jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa. Łączymy się z Amsterdamem, z Holandią, gdzie jest Aleksandra Kwiecień, która jest bohaterką mojej książki. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam Cię Tomku, bardzo mi miło. I wspominam cały czas serdecznie nasze spotkanie w Amsterdamie, jak byliśmy w magicznym miejscu, w którym zrobiliśmy tonę fot. A chciałbym zacząć nasze spotkanie od tego, jak stworzyć coś z niczego. Coś z niczego? Przede wszystkim zadać sobie pytanie, co chcę robić, dlaczego chcę to robić, jaki jest mój cel, wyznaczyć sobie ten cel. Odpowiedzieć też sobie na pytanie, w czym jestem dobry, co już potrafię. I myślę, że to jest bardzo dobry początek. A opowiedz, jak zaczynałaś swój biznes w Holandii. W ogóle twoja historia też wylądowania w Holandii jest bardzo ciekawa, bo pojechałaś z Londynu na weekend do Amsterdamu i w tym Amsterdamie zostałaś. Znajomi współlokatorki przesłały ci twoje rzeczy do Amsterdamu i zaczęłaś mieszkać w Amsterdamie. Ale jak było z firmą? Jak zaczynałaś firmę? Znalazłam się na takim bardzo niekomfortowym, że tak powiem, odcinku mojego życia i po prostu nie miałam za bardzo pola manewru, jeśli chodzi o finanse, więc tak jak już wspomniałam wcześniej, zastanawiałam się, co bym mogła teraz z tym zrobić. Więc od czego zaczęłam? Przypomniałam sobie, co tak naprawdę już umiem. Czyli kiedyś jako nastolatka zaczęłam robić paznokcie, stylizację paznokci. No więc kupiłam sobie od przysłowiowych friendów dość tanie produkty, na których się doszkoliłam, na których sobie przypomniałam. Odezwałam się troszeczkę do swoich koleżanek, czy mogłabym na nich też jakoś troszeczkę potrenować, żeby sobie przypomnieć. Następnie poszłam na kurs doszkalający, żeby jednak coś reprezentować i być na bieżąco z trendami. Później poszłam do instytucji, która się tym zajmuje, rejestrowaniem firm, zapłaciłam 50 euro i bio. I zaczęłaś prowadzić własną firmę. Jak wyglądały początki? Miałaś klientki, bo teraz masz stałe grono. Czy jak pozyskiwałaś te osoby, które pojawiały się w twoim biznesie? Na początku, kiedy otworzyłam swoją działalność, jeszcze pracowałam na etacie, więc na początku to były moje koleżanki z pracy, ponieważ zajmuję się paznokciami, rzęsami i tak dalej. Ponieważ o tej akurat dziedzinie tutaj wspominam. Więc tak, najpierw na koleżankach, na współpracowniczkach i później taką pocztą pantoflową, jedna pani, drugiej pani. I tak się to jakoś rozkręciło. Jak zbudować dobrą relację i lojalność klienta? Przede wszystkim też być lojalnym. To jest pierwszy punkt. Musisz być lojalny do swojego klienta. Musisz być prawdziwy w tym, co robisz. Na pewno rozwijać się w tym, co robisz. Wsłuchiwać się w klienta, obserwować. Często jest tak, że klient do końca nie wie, czego chce, więc ta intuicja też się bardzo, bardzo się przydaje. Musisz myśleć do przodu. Edukujesz także przez internet. Powiedz, jak to robisz, kto może skorzystać z twojej pomocy. I to chyba też jest taki powrót do przeszłości, bo kiedyś ty edukowałaś się przez internet. Tak, to prawda. Kiedyś ja szukałam bardzo źródeł i szukałam miejsc i zadawałam bardzo dużo pytań i byłam jak ten przysłowiowy szczęśliwy szukający kości piasek szantopylski. Teraz ja robię to samo, też pomagam innym, staram się pokazywać im drogi, edukuję jak używać przede wszystkim Facebooka, ponieważ ja głównie swój interes opieram na Facebooku. Czym są algorytmy, jak rozwijać siebie, w którym kierunku, na co zwracać uwagę, jak pracować nad samym sobą. Także jest to taki raczej całokształt, jak po prostu rozpocząć własny biznes, używając internetu i praktycznie zerowe środki finansowe. Na promocji. A powiedz, Aleksandro, co byś doradziła tym osobom, które startują z własnym biznesem? Jakie dałabyś im rady? Na pewno polecałabym, aby
zacząć od porządku. I mówię tutaj o porządku we własnym domu, we własnej szafie. Mówię tutaj o porządku we własnej głowie. Mówię tutaj o porządku w gronie ludzi, którzy nas otaczają, ponieważ nie każdy jest nam przychylny lub nie każdy nam po prostu służy, że tak już powiem to brzydko. Wtedy zrobić sobie też przejrzysty bardzo plan, zrobić sobie mapę marzeń. Polecam bardzo afirmacje, jeżeli ktoś ma problem z wiarą w siebie. Wiara w siebie jest bardzo ważna. Jeżeli ty nie wierzysz w siebie, to nie uwierzy w ciebie nikt z zewnątrz. Musisz zostać swoją największą miłością i swoim najlepszym przyjacielem. Wtedy to kółko się zamyka i jesteś jeszcze bardziej i jeszcze bardziej produktywny. To na zakończenie naszej rozmowy powiedz jeszcze, jak ty możesz nam pomóc. Na pewno pomogę w odkryciu tajemnic facebookowych, czyli jak postawić swój biznes na platformie Facebook, oraz jak przejść lub jeszcze lepiej przeskoczyć przez przeszkody, które zawsze nas napotykają, kiedy chcemy zrobić coś wielkiego. Bardzo dziękuję, Aleksandra Kwiecień. Pozdrawiam serdecznie bohaterkę mojej książki w Amsterdamie. I dziękuję serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam.